Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wiadomości sportowe. Finał drużynowych Mistrzostw Polski nie dla falubazu. Zielonogórzanie w półfinałowym rewanżu skompromitowali się w Gorzowie Wielkopolskim i przegrali 28-62. Myszy tak wysokiej porażki na północy województwa ostatni raz doznały w maju 1987 roku. Wciąż aktualni mistrzowie Polski na Jancarzu zdołali wygrać tylko jeden bieg. Aż 8 gonitw zakończyło się wygraną gospodarzy 5-1. Wśród gospodarzy najlepiej spisywali się Bartosz Zmarzlik, 17 punktów, i Krzysztof Kasprzak, 14. Jeśli chodzi o Spar Falubas, po wczorajszym spotkaniu twarz zachował Andreas Jonsson, zdobywca 13 oczek. Stłamszeni przez Stal Zielonogórzanie w niedzielę rozpoczną walkę o brązowy medal z Unią Tarnów. Pierwszy mecz przy W69 o godzinie 16.30. Mimo porażki, zdecydowanie lepsze wrażenie pozostawili po sobie koszykarze z Telmetu. Zespół trenera Andrzeja Adamka przegrał turniej kwalifikacyjny Euroligi. Biało-zieloni w Ostendzie w pierwszej rundzie ulegli faworyzowanemu Unixowi Kazań 86-90. Najwięcej punktów dla Telmetu zdobył Steve Bird. Na jego koncie zapisano 30 oczek. Świetny występ Amerykanina jednak nie wystarczył. Porażka z Telmetu oznacza koniec marzeń o koszykarskiej Lidze Mistrzów. Na pocieszenie wicemistrzowi Polski zostają rozgrywki Eurocupu. Przechodzimy do piłki nożnej. Znamy wyniki drugiej rundy okręgowego Pucharu Polski. Do kolejnego etapu awansowały zespoły z Telmetu UKP. Największą niespodzianką było zwycięstwo na co dzień grającego w centralnej lidze juniorów zespołu Persy UKP. Podopieczni trenera Piotra Żaka pokonali 2-1 czwartoligowy KSF. Gole dla uczniowskich zdobyli Kamil Pieczarka i Aleksy Szczygieł. Honorowe trafienie dla falubazów w 83. minucie zapisał Tomasz Piwowarski. Zaskakującą porażkę komentował trener żółto-biało-zielonych Jarosław Miś. Pierwsza bramka była efektem dwukrotnie z tego miejsca rozgrywanego źle rzutu wolnego naszego, gdzie Paweł Wojtysiak na krótko rozgrywał. Pierwszy rzut wolny z tego miejsca przebity. Za chwilę to samo zrobił z tej samej akcji i to poszło na 1-0. Później trochę nerwowości było, bo szybko chcieliśmy wyrównać i też zabrakło agresji przy rzucie rożnym, przy tym krótkim słupku Mikułka. Kacper przysnął, dał się przepchnąć. I z 2-0 zrobiło się gorąco, gdzie w drugiej połówce przyszliśmy na trójkę obrońców, dorzuciliśmy napastników. Mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, zwłaszcza w pierwszej części drugiej połowy. Nieskuteczność naszych napastników spowodowała to, że jedną bramkę tylko strzelił Tomek Piwowarski, a to było za mało, żeby ten mecz chociaż zremisować. Do trzeciej rundy awansował także seniorski zespół z Telmetu UKP, który na wyjeździe pokonał Zorze Ochla 4-1. Dwie bramki zdobył Daniel Gałach, a po jednym trafieniu odnotowali Michał Sucharek i Sebastian Żukowski. Mecze trzeciej rundy okręgowego Pucharu Polski 15 października. Fight Club w sile sezonu. Kickbokserzy i bokserzy przygotowują się do najbliższych walk. Adrian Petela czeka na wyjazd do Niemiec, gdzie stoczy walkę zawodową w formule K1 do 81 kg. O walce dowiedziałem się 2 tygodnie temu, także za dużo czasu nie mieliśmy, ale przygotowywałem się ze swoim kolegą klubowym Pawłem Tomczakiem. No, moim zdaniem najlepszy zawodnik w Polsce w kategorii K1 w swojej wadze. I on głównie mnie tak przygotowywał indywidualnie, dochodziliśmy na jakieś tam własne treningi, robiliśmy sobie na siłowni, tutaj na treningu i ogólnie bazujemy na dolnych kopnięciach i akcjach bokserskich. Rywal Adriana Peteli, z którym zmierzy się w najbliższy weekend, ma na swoim koncie 10 walk zawodowych. Na zwycięstwo zielonogórzanina w drugiej rundzie stawia jego sparring partner Paweł Tomczak. Na razie nie planuje walk, bo odczuwa jeszcze trudy ubiegłego sezonu. Cykl treningowy, jaki sobie zaplanował, ma przygotować go do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Ten sezon przede wszystkim trzeba zacząć kontuzję, przygotować się do przyszłego. Przy czym nie opuszczając treningów, że tak powiem, trenując jeszcze ciężej, budować mocny tlen. No i co, oby nie było więcej kontuzji. Przygotowuje się także Patryk Szpera. Podopieczny trenera Orzechowskiego stoczy jedną z walk podczas gali sportów walki w Gostyniu. Znajdą się tamtejsi miejscowi zawodnicy. To są zawodnicy bardzo doświadczeni, mający na koncie parę walk w MMA, walk zawodowych.
i są to zawodnicy, którzy trenują m.in. w klubie Anko Zapasy Poznań. Którzy w swojej karierze mieli już okazję mierzyć się m.in. z Karolem Bedorfem, Michałem Materlą czy Mamedem Halidowem. Fight Club, przykładem doświadczonych kolegów z Wielkopolski, szykuje się do organizacji podobnego eventu w Zielonej Górze. Obecnie w Fight Clubie trwa nabór. Trenerzy prowadzą zajęcia 3 razy w tygodniu i nikogo nie pomijają. O rodzinnej atmosferze, jaka panuje w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych, przekonuje nas Ania. Tu na chwilę może zapomnieć o codziennych troskach. Przychodzę tutaj, żeby wyładować też jakieś emocje, które za dnia codziennego się, wiadomo, nazbierają. I naprawdę po treningu jestem bardzo uspokojona, zadowolona. Nabór głównie skierowany jest dla studentów i studentek, ale Fight Club w tej kwestii selekcji nie prowadzi. Treningi odbywają się w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 18. Marek Trykacz i Krzysztof Czysz reprezentowali start Zielona Góra podczas 5. integracyjnego turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc Gorzowska Sztanga. Marek Trykacz zajął 2. miejsce w klasyfikacji Open, ustanawiając wynikiem 176 kg nowy rekord życiowy. Został także wyróżniony nagrodą dla najlepszego sportowca zawodów. Natomiast Krzysztof Czysz nie zdobył medalu, ale za to dwukrotnie pobijał swój życiowy rekord, unosząc kolejno 150 i 155 kg. Panom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. A w sporcie na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.